Nie chciał nam zapłacić, ale chciał zabrać samochody i nas wygonić. Nie spodziewaliśmy się takiego zachowania w Europie. Sam, który nasz szef, on zażelся za ruch. Właściciel tej firmy sam usiadł za kierownicą i chciał po prostu odjechać tą ciężarówką. Nie udało mu się odjechać. Później wszyscy nam pomogli. Przyjechała niemiecka policja i uniemożliwiła im tę akcję. Do takich szokujących zdarzeń doszło na parkingu w pobliżu niemieckiego lotniska we Frankfurcie nad Menem. Właściciel polskiej firmy transportowej w asyście wynajętych ochroniarzy próbował odebrać swoje ciężarówki od strajkujących kierowców. Całe zajście rejestrowała telewizja Patriot 24, współpracująca z firmą Krzysztofa Rutkowskiego, a nagranie zostało opublikowane w internecie. Kim są kierowcy, którzy wstrząsnęli branżą transportową? Nasi dziennikarze pojechali do Niemiec, aby porozmawiać z protestującymi. Jestem z Gruzji. To moja żona. To starszy syn. To młodszy. Mam dwoje dzieci, tylko ja pracuję. U mnie rodzina, trzy syny jest. Mam rodzinę, mam syna. Utrzymuję też rodziców. Śpimy, pracujemy i jemy tutaj. To jest nasz dom. Protestujących na parkingu kierowców wspierają działacze z organizacji i związków zawodowych z różnych krajów Europy. Jednym z nich jest Michel Wall z niemieckiej organizacji Uczciwa Mobilność. Tu jest kuchnia gruzińska. Tu już jest profesjonalna kuchnia, bo oni już są od 2 tygodni. Nie ma tutaj wody z kranu. Nie ma. Wszystko, co jest wodą, musi być przeniesione w takich dzbankach. Magazyn jest tutaj. I magazyn jest po prostu tak pełny. No po prostu ludzie przyjeżdżają. Od wczoraj przyszła kobieta, która przyniosła chyba 5 tort i mówi, że mój mąż też był kierowcą. To dla nas ważne, aby im pomóc i pokazać naszą solidarność. Kim jest właściciel ciężarówek i jak tłumaczy strajk pracujących dla jego firmy kierowców? Żeby się tego dowiedzieć, spotkaliśmy się z nim. Ile pan ma w sumie ciężarówek? Tych ciężarówek jest tam około, powiedzmy, 1000, do 1000. I to wszystko to są takie samochody wielkociężarowe? Tak, tak, duże pojazdy. Łukasz Mazur to przedsiębiorca z południowej Polski. Jest właścicielem 3 firm transportowych, dla których pracuje około 2000 osób. Koledzy z branży mówią tak, że no dlaczego tego jeszcze jak najszybciej nie ugaszę, żeby to nie robiło się medialnie, bo ich kierowcy też już straszą, że będą robić tak samo. Czyli to jest strach w całej branży? W całej branży. Niemiecka policja zatrzymała kilkanaście osób, które wraz z właścicielem firmy próbowały przejąć ciężarówki od strajkujących kierowców. Zaczęli po prostu skuwać nas w kajdanki, jak przestępców, i pakować do radiowozu, po czym postawiono mi zarzuty naruszenie zgromadzenia, wsadzono mi zakaz zbliżania się do tego parkingu i kazano mi wyjechać po prostu z terytorium Niemiec.